28 listopada miała miejsce premiera trailera najnowszej części Gwiezdnych Wojen Przebudzenie Mocy. Instytut Monitorowania Mediów zmonitorował to i zaobserwowaliśmy bardzo duży ruch w social mediach, jak i w internecie. W samym dniu premiery tych komentarzy było ponad 1400. W tym tygodniu, w którym była premiera, było ich 2000 na Facebooku i ponad 800 na Twitterze. Ludzie głównie podawali sobie ten trailer, dyskutowali o tytule filmu, rozważali to, czy jest fajny, czy nie. Trailer doczekał się także swoich parodii, jakby wyglądał pod reżyserią innych twórców, innych reżyserów. Najczęściej omawiano to na Facebooku i na Twitterze, ponieważ tam najłatwiej jest podawać film, najłatwiej jest skomentować, kliknąć lubię to, powiedzieć, że coś jest ciekawe. I to jest takie najbardziej nośne medium w tym momencie w Polsce. U nas w wersji polskiej trailer został obejrzany już ponad 50 tysięcy razy, na świecie 43 miliony razy, a sam teaser trailera już ponad 11 milionów razy. Został stworzony teaser, na którym było pokazane, co mniej więcej będzie, kawałek pustyni i nawet to już było oglądane bardzo dużo razy, tak jak wspomniałam, 11 milionów. Tak jak zaobserwowaliśmy w sieci, każda informacja jest bardzo ważna, tak? Znamy tytuł, ileś tam osób, setek postuje, tytuł będzie taki. Oczekiwanie na samą premierę trailera było takie bardzo gorące. Ludzie pisali, a tutaj jakieś komiksy będą robiły okładki, Lego zrobi kolekcję, ktoś tam zrobi coś tam. Wszystko jest bardzo szeroko dyskutowane, omawiane i jest po prostu ciekawe dla fanów.